Bardzo, bardzo mi się podobało, ze względu na to, że nie chodziło tak naprawdę o zwycięstwo, tylko o fajną zabawę. I to było widać. Tutaj organizatorzy, pan Borusiński, z którym właśnie rozmawiałem, bardzo fajnie to wszystko zorganizowali. Bardzo dużo nagród, a wiadomo, że motywacja dzieciaka polega na tym, żeby go zmotywować poprzez nagrody w tym wieku akurat. I oni na pewno będą już marzyli o następnym takim turnieju, w którym mogą się pokazać i mogą odbyć tą rywalizację od godziny 9 do godziny 17. Dla normalnego człowieka jest to po prostu nie do pomyślenia. Natomiast te dzieci jeszcze widać by chciały jeszcze pograć jeszcze jeden turniej. Rodzice bardzo dobrze zorganizowali to. Naprawdę piątka plusem. Dzięki klubowi naszemu, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Miasta, wielu innych wspaniałych ludzi zaangażowanych w sport, zaangażowanych w rozwój dzieci, piłkarstwa w Kielcach. Jestem ogromnie wdzięczny, zbudowany tą postawą, że mogliśmy coś takiego zrobić. Bardzo fajna atmosfera, niesamowite wrażenia, bardzo zacięte pojedynki, szczególnie o miejsca 1-4. Wyrównane te pojedynki, chociaż wiadomo, ten nasz mecz nam po prostu nie wyszedł. Przegraliśmy sromotnie, dostaliśmy niezłą lekcję od Hutnika, ale ja myślę, że się w przyszłości chłopcy zrewanżują na następnym turnieju tego zespołu.